sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnej sprawie, która mam wrażenie w Polsce jest pomijana, ale dzięki naszym gościom w ostatnich tygodniach wyszła trochę na piedestał na polskim Twitterze i została ta kwestia w końcu poruszona. Mówimy o obronie cywilnej, jeżeli mówimy o obronie cywilnej, to goście mogli być tylko jedni. Jest z nami Ariel Drabiński i Aleksander Fiedorek. Witam panowie. Cześć, witam. Panowie, przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem takie dane, że w kwestii obrony cywilnej byśmy o wiele lepiej przygotowani w czasach PRL-u niż teraz. Jak to wygląda właśnie? Czy my rzeczywiście przez okres transformacji całkowicie zaniedbaliśmy tą kwestię? Budzimy się, a może jednak nadal Polska jest w letargu? I tu może zaczniemy od Aleksandra. Na dzień dzisiejszy trzeba powiedzieć jasno, że według obowiązujących w Polsce przepisów to tak naprawdę tej obrony cywilnej nie ma, ponieważ w 2022 roku wraz z ustawą o obronie ojczyzny uchylono przepisy wcześniejsze dotyczące obrony cywilnej, no i nie wprowadzono nowych. Bo tak jak powiedział jeden z ministrów MSWiA, bo MSWiA jest w Polsce odpowiedzialne za obronę cywilną, no jeden z byłych ministrów, przepraszam, nieaktualnych, no były ważniejsze sprawy do zrobienia, tak no. Jeśli dla wysokiego funkcjonariusza struktur państwowych, sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą trwa pełnoskalowa wojna i jeśli nam państwo, które jest agresorem w tej wojnie, otwarcie grozi nam użyciem broni jądrowej, nam, członkowi NATO, a minister rządowy odpowiedzialny za obronę cywilną mówi, że było coś ważniejszego od przygotowania przepisów dotyczących obrony cywilnej, no to tutaj tak naprawdę nie ma zbyt wiele do dodania w zakresie kompetencji pewnych urzędników, tak? Właśnie, urzędnicy. Ariel, ty sprawdzasz, jak my jesteśmy przygotowani właśnie na gruncie samorządowym. Co wskazują twoje badania, te twoje wnioski, które składasz do samorządowców? Bo z tego można odnieść wrażenie, że jedni są nieco lepiej przygotowani, a jedni nieco gorzej. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ tak naprawdę wszystko się chyba zaczęło w 2007 czy 2008 roku, czyli jak właśnie ta ustawa o zarządzaniu kryzysowym. I ja tutaj z Alek w sumie pomyślał o tym, żebyśmy wysłali zapytania do różnych samorządów, ja to zrobiłem. Zapytałem o kwestię planów ewakuacji. I to ciekawe, są samorządy, które twierdzą, że już w 2008 roku nie było podstaw do tego, aby takie plany ustalić, między innymi Warszawa. Są samorządy, które twierdzą, że okej, no po 2022 roku nie mamy podstaw prawnych do tego, aby uaktualniać plany ewakuacji, ale uaktualniamy, bo uważamy, że to jest potrzebne, że istnieją konwencje genewskie, które podpisaliśmy, które nakazują nam ewakuację. Uważają, że mamy ustawę o samorządach, które nakładają pewne obowiązki na włodarzy miast czy ogólnie jednostek samorządu terytorialnego. Uważają, że jest ta właśnie ustawa o zarządzaniu kryzysowym. I są takie samorządy, które to robią, które po prostu wskazują na to, że ten brak ustawy z 22, ta uchylona ustawa z 22 roku dla nich robi jedną różnicę, że nie do końca wiedzą, kto tą ewakuację ogłosi, ale jak coś, oni są przygotowani. Są też samorządy, które twierdzą, no, że nie ma podstaw prawnych w ogóle, żeby te plany aktualizować, ale oni je mają i są dostępne do wykorzystania. Są też samorządy, które twierdzą, że one te plany miały, ale w tym momencie nie ma podstaw prawnych, więc one leżą gdzieś na półce i nie wykorzystają ich oficjalnie w razie takiej potrzeby. Natomiast zakładam, że wówczas praktyka by wskazała na to, że i tak by zostały te plany wykorzystane. No ale panowie, ja odnoszę wrażenie, że jeżeli chodzi o te sztaby zarządzania kryzysowego na gruncie powiatu, to może nie jest o tyle problem przepisów, które oni gdzieś realizują, czy zadań, które sobie postawili, tylko my musimy zejść jeszcze głębiej, bo w mojej prywatnej ocenie to Polak, przysłowiowy Kowalski, nie jest w ogóle przygotowany do tego, bo mam wrażenie, że my nawet jako społeczeństwo nie znamy raz odpowiednich komunikatów, choćby w postaci syren, czyli nie wiemy, czy tak naprawdę syrena wyje, bo najbliższa jednostka straży pożarnej jedzie na akcję, czy mamy jakieś zagrożenie, a dwa, nie wiemy tak naprawdę, gdzie się schronić i jak się ewakuować. Czy tu nie powinniśmy zacząć od po prostu edukacji obywatelskiej? Pozwól, Alek, że tym razem ja zacznę. Okay. Problem polega na tym, że my jako obywatele żyjący w XXI wieku mamy przesyt informacji.
Informacje bombardują nas z każdej strony, czy to z formie, czy to z internetu, czy to z telewizji, z radia, po prostu są wszędzie. Statystyczny Kowalski nie ma problem z tym, żeby każdy z nas, zaznaczam, żeby zdefiniować, która z tych informacji jest ważna. Dlatego tutaj mamy duże pole do popisu ze strony państwa polskiego i instytucji pozarządowych, samorządów, etc. Czyli całego tego organizmu, który nazywamy potocznie państwowością polską. My nie mamy szkoleń ludności w szkołach, w zakładach pracy, etc. Tego nie ma. Co mnie przeraża, panuje pewien imposybilizm, ponieważ w ciągu 2 lat wojny na wschodzie my mogliśmy znaczną część ludności przeszkolić. Po pierwsze, no, nasze dzieci w szkołach. Po drugie, de facto byliśmy w stanie w ciągu 2 lat na jakimś tam poziomie przeszkolić każdego pracującego Polaka. Czy to w zakładach pracy fizycznie, tych większych, czyli nie wiem, mamy zakład, który zatrudnia tam 500 osób, to przyjeżdża pan, który ma jakąś tam wiedzę, czy pani, i szkoli tych ludzi, informuje, jak działają syreny alarmowe. Co trzeba mieć na pierwsze 7 dni wojny. Drugą kwestią jest to, że w tych małych zakładach pracy mogliśmy zobowiązać pracodawców, żeby wysłali swoich ludzi na kursy online. Czyli po prostu jest jedna osoba, która prowadzi, plus na przykład 10 czy 50 pracowników z różnego rodzaju miejsc. To się da zrobić. Oczywiście to jest jeszcze kwestia osób starszych, tak? Czyli to emerytów, rencistów, którzy ani nie chodzą do szkoły, ani nie pracują. No ale mamy taką instytucję, która na przykład nazywa się Kościół Katolicki. Kto chodzi, ten wie, że co jakiś czas w Kościele Katolickim na sumach są pewne ogłoszenia, nie tylko kościelne. Ja nie widzę problemu, żeby ksiądz czy pastor na przykład odczytali informacje o tym, że słuchajcie, taki i taki dźwięk, to jest taki alarm. Albo słuchajcie, miejcie te żywności na 7 dni, wody na 7 dni i pamiętajcie, drodzy seniorzy, żeby mieć lepki na miesiąc albo na 2 do przodu. Mało tego, mamy kluby seniora, które mogą ich o tym poinformować. Czy na przykład mamy największą w Polsce organizację pod względem liczby członków, czyli ogródki, związki ogródków działkowych. To też można wykorzystać. Mamy olbrzymi zasób osobowy, możliwości technicznych, który w ogóle nie jest tknięty. Mało tego, ja nie widziałem jakichś akcji informacyjnych w telewizji, w radiu czy w internecie na ten temat. A można to zrobić. Mój ulubiony przykład. W Wielkiej Brytanii pewnego dnia obywatele jakiejś tam miejscowości, wyciągając ze skrzynki listy, zobaczyli ulotkę, jak zachować się w razie apokalipsy zombie. Niby śmieszne, ale to przyciągnęło uwagę ludzi. Okazało się, że to jest bardzo poważna ulotka ichniejszego państwa, gdzie po prostu pokazano, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. I co jest najgorsze, bo tutaj mówimy o wojnie. Przypominam o tej sytuacji na wschodzie. Ale my przez 30 lat mieliśmy szereg sytuacji, gdzie ta obrona cywilna była potrzebna. Chociażby wielka powódź stulecia roku 97. To nie jest tak, że my mówimy o tym, że trzeba tworzyć jakąś organizację, która wam tylko w tej najgorszej opcji będzie pomagać. Nie. I my z niewiadomych dla mnie przyczyn, jako państwo, w ogóle się tym nie interesujemy. W ogóle. Ja zrobiłem kiedyś taką sondę na Twitterze. Wiem, że to jest mało miarodajne, ale uczestniczyło w niej parę tysięcy osób. Co się okazało? Zdecydowana większość z nich nie miała zapasów żywności i wody nawet na 7 dni. Ariel, ale zgodzicie się panowie, i tu pewnie pytanie, o odpowiedź będę prosił Aleksandra. Mówimy o oczywistych oczywistościach, ale zwróciliście pewnie uwagę, że te rzeczy, które wy próbujecie nagłaśniać, od razu się wrzuca do worka pod tytułem straszenie wojną. Czy my nie dorośliśmy przy... Pamiętam jak naszą ostatnią rozmowę z Olkiem, który mówił o przykładzie szwedzkim. Czy my naprawdę nie jesteśmy przygotowani, że te proste komunikaty... No przecież ja pamiętam 2 lata temu, jak u siebie tutaj w mieście zapytałem w momencie wybuchu wojny na Ukrainie, jak jesteśmy przygotowani, to zaraz dostałem wrzucony do tego wiadra, oblany pomyjami, że po co straszyć obywateli. Czy my możemy w końcu nauczyć jakoś ludzi, że tak naprawdę przygotowujemy się na coś, co może nastąpić? I lepiej być przygotowanym i odejść od tego słynnego stwierdzenia mądry Polak po szkodzie, a w końcu może mówić mądry Polak przed szkodą. Czy da się od tego sformułowania mądry Polak po szkodzie przejść na sformułowanie mądry Polak przed szkodą? Bez takiego bym powiedział, no między innymi tego, o czym wspomniał Ariel, czyli bez szerokiej działalności edukacyjnej na wszystkich szczeblach naszego państwa, prowadzonej przez absolutnie wszystkie instytucje, nie tylko przez instytucje państwowe, ale i samorządowe, jak i różnego rodzaju inne, to się chyba nazywa NGO, te wszystkie takie organizacje pozapaństwowe,
to nie ma na to szans. Dlaczego? Dlatego, że u nas problemem jest mentalność. To nie jest problem w kwestiach organizacyjnych, nie jest problemem kasa, bo my tej kasy jako państwo przepalamy na, za przeproszeniem, głupoty, miliardy złotych co roku, tak? Na naprawdę absolutne głupoty. Problemem jest mentalność i ta mentalność jest problematyczna tak naprawdę na wszystkich poziomach zarządzania naszym państwem, bo to jest mentalność problematyczna i na tych najwyższych poziomach, czyli na poziomie, powiedzmy, rządowym, poprzez poziom urzędów centralnych, poprzez poziom samorządów, tak? Ja przepraszam, że to powiem, ale niestety z własnych kontaktów z samorządami to mam taką opinię, że mentalnie samorządy to są w stanie ogarnąć kryzysy takie, że się tam spalą 2 czy 3 mieszkania i jakieś lokalne podtopienia. Wszystko, co jest ponad to, jest dla większości samorządów niewyobrażalne. Ja troszkę może się teraz zareklamuję, ale w piątek był wywiad ze mną w Onecie. Generalnie to Was może zdziwić, ale poza tym, że dostałem masę feedbacku od zwykłych obywateli, czy mailowego, czy jakiegoś tam na Twitterze w formie wiadomości, ale zacząłem też dostawać feedback od samorządowców polskich, którzy się zajmują zarządzaniem kryzysowym. Jeśli dostaję maile, w których ileś tam osób pisze, zajmujących się zarządzaniem kryzysowym na szczeblu samorządów w dużych miastach, że w całości popierają mój pogląd i podpisują się obiema rękami pod tym, że ta moja analiza jest trafna, no to znaczy, że coś jest nie tak. Nie w sensie takim, że ci ludzie do mnie napisali, tylko w sensie takim, że widzą ten sam problem. My musimy, ja to mówiłem, bo najpierw powtórzę i będę powtarzał po milion razy. My musimy przestać rozpatrywać zagrożenia w sposób abstrakcyjny. To my, jeśli mówimy o zagrożeniu wojennym, a tak jest w tej chwili, zresztą nawet generał Andrzejczak, generał rezerwy, wczoraj czy przedwczoraj u Stanowskiego na kanale Zero mówił o pewnych rzeczach i to wybrzmiewa naprawdę przerażająco, bo mówił, że jakkolwiek użycie broni strategicznej i jądrowej no raczej jest wykonalne w tej chwili przez Rosję, to jednak mówi, że należałoby się spodziewać użycia broni taktycznej, broni jądrowej i to z kolei nie jest niewykonalne przez Rosję. Ja powiem tak, my się musimy zacząć rysować sobie tą sytuację taką, jak ona może się wydarzyć, czyli nie, że my Polska będzie w stanie wojny, tak? Tylko my musimy sobie zadać pytanie, jak to będzie wyglądało, jak spadnie, tak jak mówiłem, opad radioaktywny na Suwałki, na Kraków, na Białystok, na jakiekolwiek inne miasta. My musimy zadać pytanie naszym samorządowcom, którzy mówią, jak Polska długa i szeroka, wygłaszają to zaklęcie ewakuacji, tak? W wypadku niektórych miast to jest wręcz groteskowe, bo mówienie o tym, że największe miasto w Polsce można ewakuować w drodze samoewakuacji, 2 milionów mieszkańców, to jest jakaś po prostu abstrakcja niewyobrażalna, ale z drugiej strony Ariel później, zdaje się, dostałeś odpowiedź taką, jedną dostałeś z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, a drugą prezydent tego największego miasta w Polsce wydał z siebie, że jednak rzekomo mają jakieś plany ewakuacji, więc no proste pytanie jest, kto nie mówi prawdy, prawda? Alku, pozwól, że się odniosę, bo jedna kwestia, wiesz co, no tutaj faktycznie na O2 tutaj Łukasz Maziewski przeprowadził, pozyskał taką informację od Warszawy, natomiast wiesz, ja zadałem konkretne pytanie. Tak. Czy Warszawa ma plan ewakuacji trzeciego stopnia? Konkretna osoba, czyli tam chyba główny specjalista do spraw bezpieczeństwa, jeśli się nie mylę, odpisał mi, że takiego planu nie ma. Pan prezydent stwierdził, że jest jakiś plan ewakuacji Warszawy. Ja nie wiem, czy to jest plan ewakuacji pierwszego stopnia, czy to jest może plan ewakuacji Urzędu Miejskiego w Warszawie. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Więc ja się odnoszę do tego, na co mam papier. Oczywiście. Ariel, oczywiście, tak, to jest jasne. Nie? Przepraszam, także... Panowie, tylko ja mam takie pytanie, no bo może Olek, dokończ jeszcze swoją myśl, ja przejdę, bo wiem, że... Także my musimy zacząć sobie stawiać realne pytania i my musimy odejść od tego, od tej jakiejś takiej abstrakcji w naszym rozumowaniu i musimy zacząć sobie zadawać pytania, co my zrobimy, my jako państwo, jako obywatele, jako wspólnota samorządowa, gdy naprawdę zacznie się dziać źle, u nas konkretnie. Czyli nie, że gdzieś tam, Polska będzie sobie toczyła wojnę, to pewnie na wschodzie mamy armię zawodową, a ja tu sobie będę pił z całym szacunkiem sojową latę, czy tam, prawda, chodził na tą siłkę i tak dalej, i tak dalej. No nie, no to tak nie będzie, bo dobrze powiedział generał Andrzejczak, wojny toczą całe państwa, więc myślenie, że my będziemy mieli w wypadku jakichkolwiek działań zbrojnych, w których będziemy zaangażowani jako państwo na naszej wschodniej granicy, czy u naszych sojuszników, że będziemy mieli spokój, no to jest myśleniem na poziomie 7-letniego dziecka, tak?
No ale panowie, no właśnie mówicie o społeczeństwach, o innych państwach. Jak my wyglądamy na tle chociażby Europy? No bo rozmawialiśmy o lek wcześniej, chociażby przykład skandynawski. Czy Europa też rzeczywiście, żyjąc w tych czasach prosperity, tego pokoju, który miał panować już na wieki, przespała? Czy jednak to my jesteśmy tą czarną dziurą i w kontekście chociażby Niemiec czy Szwajcarii naprawdę źle wypadamy? A może to jest taki trend europejski? Jeśli odnosimy się do tego, co jest czy w Szwajcarii, czy w Niemczech, czy nie daj Panie Boże w Skandynawii, to my nie wyglądamy w ogóle. To my nie wyglądamy w ogóle. Dlaczego? Przemknęła bardzo cicho ostatnio przez media wiadomość o tym, że fiński rząd nakazał sprawdzenie i odnowienie zapasów, ale uwaga, nie sprzętu obrony cywilnej, ale surowców i komponentów potrzebnych do produkcji urządzeń ważnych i różnego rodzaju maszyn, materiałów ważnych w trakcie prowadzenia działań wojennych. Czyli to nie jest to, że oni tylko odnawiają zapasy masek przeciwgazowych, ale oni odnawiają zapasy komponentów potrzebnych na przykład do produkcji, nie wiem, amunicji, surowców do produkcji maszyn, które są na przykład potrzebne w różnych branżach produkcji, która jest niezbędna do doprowadzenia działań wojennych. To jest, można powiedzieć, poziom abstrakcji niewyobrażalny u nas, tak? My się zastanawiamy, może inaczej, my nie potrafimy przez 2 lata oczywistego zagrożenia wojennego wdrożyć jakichkolwiek przepisów dotyczących czegokolwiek związanego z obroną cywilną i radośnie zajmujemy się kolejnymi wyborami i różnymi jakimiś takimi, wiesz, tematami, powiedziałbym, wręcz niepoważnymi, a w Skandynawii no potrafią wdrożyć pewne decyzje. O Niemczech, o na przykład Szwajcarii, o krajach, czy chociażby o Czechach, gdzie są formacje obrony cywilnej, które są wyposażone, które mają określony czas na stawienie się w jednostkach, w tych, powiedzmy, bazach, gdzie jest ten sprzęt przechowywany, pobranie tego sprzętu i rozpoczęcie działań, to nawet nie ma co mówić. U nas nie ma takich rzeczy. Owszem, gdzieś tam jak poszukacie, to natrafimy na jakieś, powiedzmy, dokumentacje na stronach niektórych urzędów miast czy urzędów gmin dotyczące powoływania formacji obrony cywilnej, ale to są najczęściej formacje obrony cywilnej w postaci przykładowo drużyny w urzędzie gminy powoływanej z etatowych pracowników urzędu gminy, gdzie powiedzmy sobie jest taka gmina na Dolnym Śląsku, na naszym Ariel Dolnym Śląsku, nie będę mówił która, żeby tam się nie obrażali za bardzo, gdzie osoba zajmująca się obroną cywilną w wykazie swoich zadań ma 8 albo 9 innych rzeczy, którymi się zajmuje. To prawda jest taka, że jeśli ten pracownik ma się zajmować na przykład, nie wiem, wystawianiem faktur w urzędzie gminy, gdzie tych trochę faktur, różnych rachunków powystawiać musi sporo, no to tą obroną cywilną nie będzie się zajmował w ogóle, więc to jest kolejna rzecz. Tworzenie w Polsce fikcji i takie, wiesz, może inaczej, tworzenie papierów do ochraniania własnych tyłów, własnych 4 liter, tak? I my w tym naprawdę celujemy jako Polska. Ariel, zadałeś pytanie o plany ewakuacji, prawda? I już samo to pytanie spowodowało tak naprawdę popłoch. Odpowiedzi, no powiedzmy sobie szczerze, wzbudzają przerażenie, tym bardziej, że te odpowiedzi są skrajnie różne, a w jednym stanie faktycznym, prawda? Czyli z jednej strony mamy odpowiedź z Bydgoszczy, gdzie Bydgoszcz mówi, że nie ma przepisów, ale oni takie plany mają i kierując się konwencją genewską, ustawą o samorządzie terytorialnym i stanem wyższej konieczności, w razie czego będą realizowali, prawda? A z drugiej strony mamy odpowiedź Warszawy czy jakichś innych wielkich miast, gdzie jest po prostu plaża, Włochy, jak to ładnie jest po włosku powiedziane, Dolce Vita, tak, i nic się nie dzieje, nie ma przepisów, to my nic nie musimy robić, nie? Ale trzeba by było zadać drugie pytanie, myślę, Ariel, na ile realne są te plany ewakuacji i czy ktokolwiek je ćwiczył? Czy one były robione tylko tak, że ktoś usiadł do komputera, coś tam, wiesz, sobie przekleił, napisał, czy realnie podpisano porozumienia, na przykład w wypadku takich miast jak Warszawa, z gminami, na teren których będą ewakuowani ludzie, czy te gminy są w stanie przyjąć taką ilość obywateli, czy te gminy są w stanie im zapewnić możliwość życia, bo to nie jest tak, że przyjmiesz, to też się będę powtarzał, ale wszystkim się wydaje coś takiego, że ewakuujemy ileś tam setek tysięcy czy milionów ludzi ze wschodu Polski i nagle będzie git. No nie. Tych ludzi trzeba przemieścić, tym ludziom trzeba zabezpieczyć opiekę medyczną, ich trzeba nakarmić, dać wodę i ubrać. Ich w końcu trzeba gdzieś, oni gdzieś muszą zamieszkać, tak? Także to jest... Panowie, ale ja pamiętam 22 rok,
początek, gdzie tak naprawdę gdyby nie pomoc organizacji pożytku publicznego, no to ten transport uchodźców z Ukrainy, no to też chyba by nie był perfekcyjnie przeprowadzony, bo chociaż sam pamiętam, jak ode mnie z miasta jechało kilka autobusów prywatnych, żeby wspomóc ten transport i wtedy też zobaczyliśmy taką trochę, no przebiegło to powiedzmy ok, ale gdyby nie te organizacje, gdyby nie samochody prywatne naszych obywateli, no to by wyglądałoby to różnie. Oczywiście, ale... Jeśli można. Chciałbym zauważyć, że tutaj też z Akiem podaliśmy w sumie osobę dzisiaj odpowiedzialną za obronę cywilną, czyli tego głównego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Między innymi o to, czy są takie miejsca przygotowane dla ewentualnych uchodźców wewnętrznych, no to komenda główna nie wie. Czy mamy jakieś trasy ewakuacji, które nie będą kolidować z ruchem wojsk, to komenda główna nie wie. Także to jednak słabo. Tutaj kolega Mateusz mówił o tej ewakuacji uchodźców, o tym przyjęciu uchodźców ukraińskich. To przebiegło. Nie, to nie przebiegło, to był dramat. To był organizacyjny dramat. No, tajemnicą Polii Schönera jest, że 24, 5, 26 telefony w samorządach się po prostu rozgrzały. Bo pytano, gdzie ewentualnie tych ludzi można by udzielić im schronienia, tak? No tutaj ja sam znam jeden duży samorząd też na Dolnym Śląsku, który zaczął się za tymi takimi miejscami rozglądać gdzieś tak w połowie marca. Czyli to ja po fakcie, no ale też pozwólcie, że się jeszcze odniosę do tego, co mówił Alek i ty Mateuszu. Czyli ja na obronę cywilną patrzę przez pryzmat demografii, no bo tym się zajmuję. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak państwo, tak jak Polska, gdzie mamy naprawdę współczynnik dzietności już poniżej 1,2 dziecka na kobietę, gdzie mamy wybitnie starzejące się społeczeństwo, w dodatku społeczeństwo, które jest dość rozproszone, bo nie jest skupione w dużych aglomeracjach, jak państwo polskie może darzyć taką pogardę życie ludzkie? Ja tego nie rozumiem. Czyli największy zasób. I pytałeś, jak ja patrzę na to pod względem, czy jak patrzę na to pod względem porównania się z innymi państwami. Dla mnie tym elementem ogólnie działań kryzysowych, czy to z wojną, czy z powodzią, czy na przykład z pandemią jak w 2020 roku, jest siła instytucji państwowych, która w Polsce nie istnieje. W Polsce mamy gminy, na przykład na Dolnym Śląsku, w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie jak spadnie śnieg, to każdy wie, że 2 tygodnie nie będzie prądu. Po prostu przyjeżdżają panowie naprawić transformator, no ale no, po chwili zrywa, no to przywożą ten mobilny taki wielki transformator, tam go stawiają, tam pan siedzi i pilnuje. To jest wszystko, na co nas stać. Jeżeli chodzi, no pamiętajmy o zapasach. Tutaj Alex wspominał zapasy stricte wojenne. Ja się nad tym, przepraszam, nie znam, ale zajmę się czymś innym. Natomiast dla mnie istotne jest pytanie, czy my odbudowaliśmy zapasy leków po COVID-zie? Czy my może zwiększyliśmy te zapasy po 24? Też takie pytanie poszło do odpowiedniej instytucji. No czekamy na odpowiedź. No, to jest dla mnie bardzo ważne pytanie. Pytanie kolejne jest dla mnie, ale jak będzie wojna, czy nie daj Boże jakiś kryzys, to tam trzeba będzie wysłać jakichś medyków. Lekarzy, pielęgniarki, dentystów, to jest też bardzo ważne na froncie, jak się okazało, zdziwiłem się. No to te starzejące się społeczeństwo nagle będzie miało mniej osób do pomocy. Nagle tam przyjazd karetki, który w tych mniejszych miejscowościach, to i tak trwa do 30 minut, jak sprawdzałem, robię jakąś taką analizę, to on się wydłuży. Czy my mamy jakiś pomysł na to, jak w czasie W zmobilizować do takich miejsc do pomocy osoby, które na przykład nie nadają się do walki na froncie. No bo nie mają predyspozycji fizycznych, psychicznych, ale nie ma sprawy, żeby pomagały w inny sposób. Czy my informujemy jakoś jako państwo tego potencjalnego człowieka, który często mówi o tym, że jak nastanie godzina W, to on na zachód pojedzie, bo on walczyć nie będzie, bo on się tam boi, nie chce, to jest nieistotne dla tej historii, że on może pomóc w inny sposób. Że on będzie równie ważny w naprawieniu linii energetycznych, których my nie potrafimy naprawiać w czasie pokoju zbyt sprawnie. Pomóc starszej kobiecie za przeproszeniem o oddychaniu, jeżeli będzie jakiś problem, no bo karetka taka normalna państwowa nie dojedzie. Czy no my mówimy ostatnio o tym, że OSP będą dostawać niektóre karetki. No bardzo, to jest świetny pomysł. Świetny, tylko może to jakoś usystematyzujmy, może w końcu wykorzystajmy ten potencjał ludzki, który nas drzemie, no bo ja teraz tego nie widzę. I problem polega na tym, że słabość polskich instytucji spowodowana moim zdaniem, po pierwsze, bardzo kiepskimi płacami w tych instytucjach, co powoduje pewnego rodzaju
jakby to powiedzieć, rekrutację negatywną, tak? Czyli te osoby, które mają kompetencje, wolą iść na rynek cywilny, bo pamiętajmy o tym, że tam są osoby, które zarabiają śmieszne pieniądze za olbrzymią odpowiedzialność, często niespotykaną na rynku cywilnym. Po drugie, nie złością przepisów, a po trzecie skostniałością systemów organizacyjnych panujących w danych instytucjach. Jeżeli my tego nie zmienimy, jeżeli my nie powiemy sobie wprost, słuchajcie, my mamy parę wyzwań przed sobą. Po pierwsze, to jest demografia, moim zdaniem największy problem, ale to już powoduje, że musimy się trochę przeorganizować, żeby dostarczyć odpowiedni poziom usług publicznych, żeby nam ludzie nie umierali z zimna, ci starsi w tych małych miejscowościach. Po drugie, jakoś tak Bóg miał taki kiepski humor i zrobił z nas państwo frontowe NATO. No dobrze, że jesteśmy w NATO, tak? Ale no, może być różnie, więc też może warto się na to przygotować. A też może warto było te instytucje przygotować na bardziej po prostu prozaiczne. Takie podstawowe. Tak, że jeżeli my jesteśmy... A może tutaj inny problem jest, bo pamiętacie dobrze, jak wyglądał nasz kraj przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Gdy weszliśmy potem w struktury tej organizacji, te przepisy przynajmniej antykorupcyjne czy inne weryfikujące wydawanie środków pozytywnie wpłynęły na Polskę, ale czy nie jest przypadkiem tak, że może tu potrzeba z góry, może Unia Europejska powinna, a może i NATO też patrzeć dokładniej na to, jak rozwija się obrona cywilna, bo niestety no mam wrażenie, że, no, że leżymy, no i długo jeszcze jednak tak pozostanie. Ale przepraszam bardzo, Ariel pozwól, przepraszam bardzo, ale dokumenty doktrynalne NATO mówią wprost, że obrona cywilna i ochrona ludności jest ważnym składnikiem prowadzenia działań bojowych, bo tak naprawdę zapewnia, no tak tłumacząc na polski, spokój siłom zbrojnym. Bardzo ważna jest ochrona ludności cywilnej przed bronią masowego rażenia, a najlepszym środkiem zgodnie z dokumentami doktrynalnymi NATO ochrony przed bronią masowego rażenia dla ludności cywilnej są budowle ochronne. Także tu my nie musimy wymyślać koła, my nie musimy niczego odkrywać, my po prostu powinniśmy realizować to, do czego się zobowiązaliśmy. To, że przez wiele lat wystarczała proteza, w której komendantem głównym czy szefem obrony cywilnej kraju był komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, to jest w ogóle po prostu rozwiązanie jakieś totalnie abstrakcyjne, no to może wystarczało, ale ponad dwa lata temu ta sytuacja się zmieniła drastycznie i pora wreszcie, wydaje mi się, usytuować tą obronę cywilną w strukturze państwa, tak jak ona powinna wyglądać. A tu musimy zdać sobie sprawę, że to jest tak naprawdę całokształt działań cywilnych związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania państwa i ochroną obywateli w razie poważnego kryzysu i wojny. I to jest od zapewnienia bezpieczeństwa poprzez odgruzowanie, powiedzmy, miast, które ulegną zniszczeniu, zapewnienie wody, zapewnienie ciepła, zapewnienie prądu, żywności i opieki medycznej obywatelom, więc to jest gigantyczny zakres odpowiedzialności, gigantyczna ilość sektorów, które w razie kryzysu i wojny taki szef obrony cywilnej kraju, ale również w czasie pokoju musi mieć pod siebie podporządkowane. No i jak sobie to tak zestawimy, rozrysujemy na jakiejś kartce papieru, to widać jasno, że zrobienie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej szefem OCK to jest jakaś farsa, po prostu powiedzmy. Jeśli wymaga się jakichś uzgodnień na poziomie ministerstw, to z całym szacunkiem, ale komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nie będzie nigdy rozmawiał tak jak równy z równym z ministrem czy z wicepremierem, nie będzie w stanie się wykłócić, nie będzie w stanie, że tak powiem, wyrwać swojego, bo pan minister spojrzy na niego z góry i dziękuję, do widzenia, tak? I nie ma tutaj żadnej, że tak powiem, równości, więc powinniśmy zacząć od tego. Słuchajcie, no tak powiem może niepopularnie, jakkolwiek to nie jest jakiś temat, do którego mam, jak to się mówi po młodzieżowym, jakikolwiek problem. Jeśli my mamy ministrę do spraw równouprawnienia, to znaczy co, równouprawnienie jest, a nie mamy ministra do spraw obrony cywilnej, to znaczy co, równouprawnienie jest ważniejsze niż obrona cywilna, czyli obrona obywateli w razie kryzysu i wojny, no to jest to troszkę postawione to wszystko na głowie, prawda? No oczywiście, no ale to jest cały czas ta mentalność tego wiecznego pokoju. No mam wrażenie, że raz, 2014, wcześniej Gruzja. Przecież tu, i tu powtarzam cały czas, nikt nie chce straszyć obywateli. Pamiętasz, Olek, jak rozmawialiśmy o tej historii, gdzie budzą Bismarka w nocy, mówią, że Francuzi napadli, on mówi, czwarta półka od dołu, proszę wyjąć plany. No tego potrzebujemy tak naprawdę. A mam wrażenie o tym też, co mówi Ariel, że dzisiaj sztaby kryzysowe zajmują się tylko kwalifikacją wojskową raz do roku, ewentualnie jakimś spisem pojazdów i tyle. Pamiętam przecież, gdy sam wspominałem o problemie obrony cywilnej, no to jedyne działania,
poprawcie mnie, bo może się coś zmieniło, no to była kontrola budynków przez Państwową Straż Pożarną, tych budynków, które mogłyby potencjalnie chronić ludność w danych miejscowościach. U mnie się też to odbyło. Nie wiem, czy jakieś inne były działania, ja ich nie dostrzegłem. Jeśli jeszcze mogę się odnieść do czegoś wcześniej, Mateuszu, do dwóch kwestii. Mhm. Wspomniałeś o tym, że Unia Europejska albo NATO mogłyby presję wywierać. Tylko że jeżeli mój rząd nie jest w stanie samemu z własnej inicjatywy zadbać o moją rodzinę, to jakie ja jako obywatel, jaką mam motywację, żeby w godzinie próby stanąć i też tego rządu bronić? Żadną. No oczywiście, ale pamiętasz, Ariel, to zamieszanie z ćwiczeniami rezerwy w tamtym roku. Pamiętasz to zamieszanie z ćwiczeniami rezerwy? Ja byłem przerażony tym odbiorem. Ludzi, którzy powiedzieli nie, nie pójdę, nie, nie i tyle. Ale to jest, panowie, jeszcze jedna kwestia. Ludziom... Skończę tylko myśl, Marku. Dobra. Bo tutaj problem jest z komunikacją, tą strategiczną. I teraz jeszcze jedno. Często lubimy porównywać ewentualne konflikty do II wojny światowej. Ja dam taki przykład. Podczas II wojny światowej średnia wieku w Polsce, czyli taki statystyczny Polak, to pewnie była za 23 lata. Z pamięci mówię. Teraz to jest 43 lata. Czy tam 42. I jest olbrzymia różnica przez to, bo młody 20-letni facet, odżywiony, to on sobie 10 km i 15 i 25 w ciągu dnia przejdzie. No z rodziną trochę gorzej, ale to weźmie na barana dziecko pod pachę, jakąś tam z małżonką, przejdą, uciekną ze strefy czerwonej zagrożenia. Ale 55-letni facet już trochę gorzej, a 60 jest źle, jest bardzo źle i my to ignorujemy. Jeśli, tak jak wspominasz o tych szkoleniach, które się odbyły w zeszłym roku. Jeżeli państwo nie podchodzi odpowiedzialnie do obywateli, nie traktuje ich jako partnerów dialogu, to obywatel nie będzie poważnie traktować państwa. Ariel, ale to też trzeba zauważyć jedną rzecz, że troszkę z tą ucieczką obywateli w razie zagrożenia to nie będzie tak, jak się wszystkim wydaje, bo generalnie naszym obywatelom wydaje się, to jest ten problem z przekładaniem sytuacji czasu pokoju na sytuację czasu kryzysu i wojny. Naszym obywatelom wydaje się, że jak coś będzie jakieś zagrożenie, to oni spakują siebie, żonę, dzieci, przepraszam, wsiądą do samochodu i pojechali z Krakowa czwórką do granicy zachodniej, prawda? A to tak nie będzie, bo po pierwsze drogi będą zamknięte. Po drugie nie wiadomo, czy w ogóle będziesz miał możliwość zatankowania paliwa. Po trzecie, no, nikt się nie będzie z naszych sąsiadów raczej przejmował Schengen czy nie Schengen, nawet jeśli ono będzie. Po prostu zabarykaduje się drogę na początku jakimiś radiowozami niemieckiej straży granicznej, później się postawi normalne zasieki, a jak tłum polski będzie agresywny, to się wystrzeli parę razy tłumowi nad głową i się tłum uspokoi albo potraktuje go zimną wodą z polewaczek policyjnych. Tak? Także tutaj bym chciał przestrzec naszych obywateli przed planowaniem takim, że no jak się coś zacznie dziać, to oni wyjadą. Nie, drodzy Państwo, może być tak, że już na granicy będzie blokada, ale nawet nie postawiona przez niemiecką straż graniczną, a przez polską straż graniczną i będzie tak jak na Ukrainie, tak? Jak jesteś facetem i masz trójkę dzieci, to możesz wyjechać, a jak nie, no to cap na granicy i, że tak powiem, ochotnik z wyboru, tak? Ochotnik ze wskazania. Także tutaj też nasi obywatele powinni zdawać sobie sprawę. Natomiast Ariel, to co powiedziałeś jest bardzo mądre, bo no nie może być tak, że państwo oczekuje, państwo wymaga, a samo państwo no nie daje w zakresie tego bezpieczeństwa nic w zamian. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie to, co obserwujemy, Ariel, nawet w części tych odpowiedzi, które dostałeś, to takie twierdzenie, że nie powiedzą tobie, czy to jest, czy to nie jest, bo to jest informacja niejawna i tak dalej. No to niestety, drodzy państwo, bardzo często w naszym kraju to nakładanie gryfu informacji niejawnej na jakąś informację, ono ma nie służyć temu, żeby chronić tę informację przed jakimiś zakusami naszych przeciwników, tylko tu chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby przykryć niekompetencje urzędników po prostu. Bo jeśli coś jest tajne czy tam zastrzeżone, to nie możemy o tym mówić szerokiej publiczności, nie możemy pokazać. Czyli tak naprawdę my jako obywatele nie jesteśmy w stanie zweryfikować,
czy jakikolwiek plan jest. A wracając, Ariel, do tego, co powiedziałeś, co ci odpisały niektóre samorządy, że w 2008 roku już nie było przepisów dotyczących ewakuacji, no to coś jest nie tak, bo przecież w 2008 roku zostały wydane, z tego co pamiętam, wytyczne dotyczące ewakuacji przez ówczesnego szefa. Nie było danych wyjściowych. Niektóre samorządy uważają, że na podstawie tej ustawy powinny dostać dane wyjściowe od urzędów centralnych, a ich nie dostały, stąd nie mogły takiego planu stworzyć, na przykład Warszawa. Aha, okej, dobra, czyli oczywiście Warszawa nie dokonuje meldunków, Warszawa nie dokonuje rejestru urodzeń na swoim terenie, tak, i paru innych rzeczy związanych z działalnością administracyjną. Warszawa oczywiście nie rejestruje na swoim terenie, rozumiem, pojazdów posiadanych przez obywateli i przez firmy. No okej, można Ariel przyjąć takie stanowisko, że skoro nie mam dyspozycji na i pieniędzy, i najlepiej szkolących, i najlepiej wszystkiego od urzędów centralnych, to ja nie muszę nic robić, wystarczy, że wydam pieniądze na kładkę pieszo-rowerową przez Wisłę, prawda? Czy tam jakieś inne dziwne rzeczy. Powiem wam, jestem złośliwy, ale mnie po prostu razi taka niekompetencja w wykonaniu osób, które są za to odpowiedzialne. I Ariel, tu się z tobą nie zgodzę w zakresie zarobków i już osób, które w bardzo dużych miastach zarabiają naprawdę przyzwoicie, tak? A poza tym z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, nie ma obowiązku, prawda, pracować w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. To tak złośliwie nieco odpowiem, Ariel, w kierunku twoich argumentów, które prywatnie oczywiście uważam za jak najbardziej słuszne, bo nie można oczekiwać od człowieka pracy na bardzo odpowiedzialnym stanowisku za pieniądze, które nie są do tego adekwatne, bo tak jak powiedziałeś, to będzie selekcja negatywna, czyli albo będą przychodzili tam krewni króliczka, zresztą w wielu sytuacjach tak jest, bo przecież przez długie lata, tak naprawdę do 2022 roku, to ten Wydział Zarządzania Kryzysowego to taka była, wiesz, troszkę ciepła posadka, prawda? Ja sobie przypominam u siebie w mieście taką sytuację, ale to było chyba sprzed 10 lat, kiedy zasypało samochody na autostradzie A4 pod moim miastem. No i nagle okazało się, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Legnicy było wtedy czynne do godziny 15 i nie miał kto tym ludziom udzielić pomocy. Ludzie dzwonili z komórek zasypani, wiecie, z dziećmi, całymi rodzinami na autostradzie, a powiat był po prostu, że tak powiem, wyłączony i nie funkcjonował. To się oczywiście zmieniło. Podstawowe 8-godzinne. Tak, czyli jak kryzys będzie 15-15, no to trudno. Kryzysów po 15-15 nie ma, nie? Natomiast powiem wam tak, tu musi się coś ruszyć i no to jest nasz obowiązek jako osób, powiedzmy, mających troszkę większą wiedzę i Mateusz, twoich jako dziennikarzy, żeby bębnić w tych naszych rządzących, żeby wskazywać im to, co robią źle albo czego nie robią w ogóle. Bo na końcu jest człowiek i ja powiem tak może nieco przewrotnie. Jeśli nie będziemy chronili cywili, jeśli nie będziemy chronili ludzi generalnie, którzy to ludzie są naszym największym zasobem, nie jest największym zasobem naszego państwa, czyli Polski, nie wiem, gazoport, rafineria w Orlenie i tak dalej, nie. Największym naszym zasobem są ludzie i my raz już w naszej historii naprawdę dostaliśmy bardzo, bardzo, bardzo mocno w czasie II wojny światowej. I to naprawdę wyszliśmy z tej wojny jako kraj zdemolowany, zniszczony, z potężnymi stratami w ludności, zarówno w ludności, powiedzmy, tej, tak powiem, może troszkę brzydko prostej, niewykształconej, jak również wyszliśmy z gigantycznymi stratami pośród inteligencji i tych środowisk twórczych, tak? I niestety widać, że to chyba nas niewiele nauczyło. Ja cały czas, powiem wam, się zastanawiam, co musi się stać w naszym kraju, żeby zaczął się ten problem związany z obroną cywilną, z zabezpieczeniem obywateli, żeby się no, został rozwiązany tak, jak on powinien być rozwiązany. No i niestety cały czas, jak sobie robię jakieś tam własne, prywatne analizy w głowie, to wychodzi mi na to, że albo powinna spaść duża bomba na jakieś przedszkole, tudzież szkołę, no albo po prostu ktoś nam powinien przygrzać 10-15 kilotonami w jakiś obszar na terenie Polski i może wtedy ktoś się u nas, że tak powiem, otrzeźwi. Tak? Mówię tutaj o takim szczerym uczuciu. Ale zobaczcie jedną rzecz, no przykład chociażby Bydgoski, to był jeden pocisk, jakie on zamieszanie wywołał. Nie, ja powtarzam, ja nie chcę straszyć obywateli, ale niech będzie 15 takich pocisków. Ale no to nie musiało być 15 pocisków. No to nie, w wypadku tej rakiety zwróć uwagę, jaka to była rakieta. Co to było? To była rakieta przystosowana i zaprojektowana do przenoszenia głowicy jądrowej, która miała betonowy, że tak powiem, betonową makietę gabarytowo-masową. Natomiast jak ta rakieta leci, to nie masz pojęcia, czy ona ma taką głowicę, czy siaką głowicę, tak? Akurat tak się składa, że w okolicach Bydgoszczy jest i w samej Bydgoszczy jest masa obiektów o bardzo dużej, bardzo ważnych i militarnie, i tak powiedzmy, około militarnie. Więc ja tutaj
Generalnie uważam, może inaczej, mam swój pogląd dotyczący postępowania naszych struktur i tak na przykład związany z utajnieniem tego wszystkiego. Dla mnie to jest po prostu absurd, tak? Natomiast to też pokazuje, jak to nasze państwo do niedawna funkcjonowało, tak? Czyli jeśli coś ukryjemy, zamieciemy pod dywan, to problemu nie ma. No to jest, powiedz, słuchajcie, zachowanie 7-letniego dziecka, które jak zamknie oczy i ono nikogo nie widzi, to znaczy, że jest niewidzialny i inny też nie widzi. No ale panowie, no to w takim przypadku chociażby bydgoskim. Pamiętamy też chociaż to, jak obywatele alarmowali o śmigłowcach białoruskich na wschodzie. Czy przynajmniej w kwestii pocisku gdzieś tam lądującego czy rozbijającego się pod Bydgoszczą, to już w trakcie takiego przelotu obywatele nie powinni być informowani? Mateusz, to jest jedna bardzo ważna kwestia. Posłużę się takim przykładem rozmowy w jednej z firm, gdzie koledzy rozmawiają, jeden właśnie jest z zachodu Polski i mówi: o, F-15 nam latają, F-16, fajnie. A drugi mówi: no wy to macie fajnie, patrzycie w niebo, czy lata F-16, czy F-15. My patrzymy, czy ruskie pociski nie latują. A gdzie mieszkasz? Pod granicą. No o tym mówię. No bo jeżeli Olek mówi, że ta rakieta miała makietę głowicy betonową i może przenosić ładunki jądrowe. Ja doszedłem do informacji, że tak naprawdę ona nas przez pierwsze godziny była szukana na północy województwa łódzkiego, z którego pochodzę, i to mam już kilka takich źródeł. No to jaką my mieliśmy pewność do momentu, dopóki ona nie została znaleziona, że nie stanowi zagrożenia dla ludności? Tutaj do tego chcę dojść. To znaczy, państwo nie nauczyło się, jak już wspomniałem wcześniej, traktować obywatela jako partnera. Natomiast państwo też nie nauczyło się z tym obywatelem rozmawiać. To jest na każdym. To dotyczy każdego elementu życia państwowego. Gdyby państwo wyszło i powiedziało wprost: słuchajcie, mamy taką trochę nieciekawą sytuację na wschodzie. Ona prawdopodobnie jeszcze trochę potrwa. Nie wiemy, rok, dwa, dziesięć, cholera wie. Więc będziemy was informować, tylko ludzie, bez paniki, spokojnie, mamy to wojsko, mamy sojuszników, wszystko jest pod kontrolą, mamy odstraszanie, Rosjanie wiedzą, że jak coś, my jako NATO się odwiniemy, ale słuchajcie, może dojść do przypadku, że coś nam wleci, gdzieś wyląduje, trzymaj się z tego chłopie z dala, jak coś widzisz, to dzwoń, zgłaszaj natychmiast, coś leci albo coś takiego. I spoko, my wtedy zareagujemy. Ale też chcę powiedzieć jedną rzecz. To nie jest tak, że tutaj tylko państwo jest winne. Bo ja od 2 lat słyszę, jak państwo prosi: słuchajcie, jak widzicie już jakiś transport wojska na autostradzie, na kolei, to cholera, nie rób tego zdjęcia. Chcesz zrobić zdjęcie, sobie do muzeum pojedziesz. Tam takiego samego sprzętu pani zrobisz zdjęcie w dużej mierze. I nie, obywatel z jakiegoś powodu dalej ignoruje. Dlaczego? To jest cały czas. Ja mam masę codziennie informacji jadącego czołgu gdzieś na autostradzie. Tak, a to może teraz sobie też powinni ludzie uświadomić jedną rzecz, że za bezpieczeństwo państwa jesteśmy odpowiedzialni jako państwo jako takie, jako szereg organizacji i ja jako Ariel Drabiński, zwykły szary obywatel. Ariel. To też świadomość społeczna. Wejdę ci w słowo, ale kto ma mieć to poczucie odpowiedzialności? Ludzie, którzy otwarcie piszą w internecie, już nawet nie to, że oni uciekną, tylko że przecież po to mam armię zawodową, żeby armia walczyła i ja nie będę walczył, bo po to płacę podatki i ja płacę podatki i to ma tak być, jak... No dobra, ale ja cię rozumiem, wiesz? Dobrze, jasne. Tylko jeżeli w takim wypadku, nie wiem, pan Kowalski takie zdjęcie umieści, no to może faktycznie, jeżeli jest zakaz, wprowadzić, no to niech przyjedzie pan przemiły z komendy miejskiej, to nie jest problem ustalić. Dzień dobry. Wie pan co, tak się przypadkiem składa, że tu jest zdjęcie, a tutaj ma pan 100 godzin w prac społecznych do odrobienia. Miłego dnia panu, jeszcze do widzenia. Jutro o 6 rano pod... Nie, no to musiałby być wyrok sądu, 1000 złotych mandatu by załatwiło sprawę. Obojętnie. Mamy problem z pewnego rodzaju zmobilizowaniem człowieka, dbanie o jego własne bezpieczeństwo, to pokażmy mu, że narażanie kogoś innego o bezpieczeństwa będzie w Polsce karane. Ale to jest, widzisz, to jest problem, bym powiedział, bardzo szeroki. To przede wszystkim, tak jak rozmawiamy i to, co widzimy, drodzy państwo, to jest problem ze świadomością. To nie jest problem, powtórzę po raz chyba trzeci dzisiaj, to nie jest problem pieniędzy, to nie jest nawet problem organizacji, bo struktury można stworzyć, zaprojektować, zorganizować. To jest problem świadomości. Jeśli przed 2022 rokiem
bo interesuję się tym tematem związanym z obroną cywilną i z budowlami ochronnymi naprawdę długo, to generalnie ja byłem traktowany jako taki najczęściej nieszkodliwy wariat, prawda? Natomiast po tym 24 lutego, dwa lata temu, to generalnie najszybciej zaczęły się odzywać do mnie te osoby, które mnie gdzieś tam kiedyś znały, które się najbardziej śmiały z moich zainteresowań, tak? Więc to jest takie symptomatyczne. Natomiast no niestety nie umiemy i to jest, wydaje mi się, że to jest takie połączenie bardzo szkodliwe i tych 30 lat odprężenia i tej naszej polskiej mentalności związanej, wiecie, tego jakościobędzizmu, nie? Jak dołożymy do tego kolejną rzecz związaną z naszymi władzami wszystkich szczebli, czyli świętą zasadę HWD, bez P na końcu, czyli chroń własne cztery litery, czyli jak nie masz kwitów, to zresztą widzimy w korespondencji samorządowej, to najlepiej nie robić nic, bo nie daj parze, Panie Boże, zrobisz coś więcej, to później przyjdą do Ciebie, będą mieli pretensje. No to się robi takie, mówiąc językiem z gier komputerowych, combo, które jest tak naprawdę zabójcze dla tego naszego państwa. Tak? Miejmy też świadomość tego, że nasi politycy są tacy jak nasze społeczeństwo. Jeśli będziemy mieli społeczeństwo świadome zagrożeń, to będziemy wybierali takich polityków. Jeśli będziemy wszyscy żyli w takiej bańce, że nam się nic nie stanie, bo to mityczne NATO nas ochroni, no bo przecież Rosjanie się nie odważą, bo to się nie opłaca i tak dalej, no to pewnego dnia możemy się obudzić w naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przykrej rzeczywistości. Tak? I będziemy się rzeczy wybierali takich samych polityków. I teraz zobaczcie, jaka właśnie to jest różnica pomiędzy nami a Skandynawią. Tam wychodzi minister i mówi, że może być niewesoło, trzeba się szykować. I ludzie wzruszają ramionami, mówią, ok, powiedział prawdę, trzeba się szykować. Wyobraźcie sobie, co by się stało u nas, jeśli wyszedłby na przykład minister spraw wewnętrznych i administracji i by powiedział, drodzy państwo, przypominam wszystkim, że w związku z taką i taką sytuacją i tak dalej, każdy obywatel powinien mieć zapasy na 14 dni czy tam na 7 dni, przygotować sobie ewentualną trasę ewakuacji własnej do rodziny na zachodzie. Czy wy to sobie wyobrażacie? Bo ja sobie tego nie wyobrażam. Ja sobie wyobrażam kolejki na Orlenie i innych stacjach benzynowych, tak? Ja sobie to się wyobrażam, bo przypominam, jak było z WOT-em. Tworzymy armię partyjną. U tak. nas niestety jest problem z polaryzacją i to olbrzymi. Natomiast tak. panowie, chciałbym jeszcze o jednej kwestii, jedną kwestię poruszyć. Ponieważ poruszyliśmy pewne elementy tego bezpieczeństwa w postaci państwa, samorządów, czy ogólnie powiększego państwowości, nas jako obywateli. Ale są też instytucje prywatne. Mam na myśli głównie firmy. I ja na przykład bym się zapytał takie firmy, a jak one są przygotowane do działania w czasie kryzysu? Bo obawiam się, a w niektórych sytuacjach mam stuprocentową pewność, że na przykład w czasie kryzysu albo wojny na niektórych rejonach Polski mógłby być chociażby problem z dostępem do internetu. Ponieważ pytanie jest bardzo jasne. Czy wprowadzono jakiekolwiek procedury, które pozwalają na szybką reakcję w ramach na przykład sabotażu, w ramach uszkodzenia, na ramach odbudowy pewnej zdolności infrastruktury krytycznej oraz w ramach mobilizacji potencjału prywatnego? To mogę Ci wejść w słowo, bo w zakresie na przykład prywatnych operatorów takie plany już od dawna są sporządzane i tu operatorzy mają obowiązek, zarówno ci, którzy dostarczają internet radiowy, jak i światłowodowo. Natomiast poruszyłeś dobry aspekt związany z odpornością tej infrastruktury krytycznej, bo to, że operator ma obowiązek sporządzić jakiś plan, no to często może się zdarzyć, że to jest kolejny papier. Pytanie, jak ta infrastruktura jest, przepraszam, zaprojektowana w zakresie odpornościowym, tak? A zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Bez sprawnego systemu łączności, odpornego na oddziaływanie w trakcie kryzysu i wojny, to my możemy zapomnieć o prowadzeniu czegokolwiek, co się nazywa państwem. Ty nawiązujesz do tego mostu? Pamiętacie tą sytuację? Tak, oczywiście. Spalił się most i się okazało, że tam stopiły się jakieś kable światłowodowe i nagle okazało się, że jest bardzo poważny problem z przesyłaniem informacji, a w ogóle okazało się, że tam są jakieś kable o znaczeniu strategicznym dla naszego państwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to powiem tak, za poprzedniego ustroju był cały rozbudowany system łączności przewodowej w Polsce, który zlikwidowano. Część obiektów w trakcie prywatyzacji Orange'u została sprzedana, również tych obiektów, które były przygotowane w obiektach umocnionych. Czy zostało to odbudowane? Śmiem wątpić, tak? Jakieś takie, kiedyś rozmawiałem z samorządowcami,
to mi powiedzieli, że a to wojsko będzie organizowało łączność przy pomocy radiolinii. No ale to jest pytanie, czy wojsko nasze ma te ukryte gdzieś tam schowane dywizje łączności z wyposażeniem na pokrycie radioliniami całego kraju. No nie ma, tak? No i co się teraz dzieje? A propos łączności jeszcze jedna rzecz, no przecież to słynne niezintegrowanie systemów służb ratunkowych, prawda? No dzieje się teraz na przykład tak, że część bardzo mądrych samorządów idzie po rozum po głowy i planuje albo zaczyna wręcz tworzyć własne systemy łączności w oparciu o rozwiązania krajowe, w części zagraniczne, które na terenie danego obszaru będą mogły w razie kryzysu i wojny zastąpić te systemy łączności, że tak powiem, państwowe, które ulegną zniszczeniu. I to wiecie, technologia daje teraz naprawdę bardzo duże możliwości, bo nagle się okazuje, że taki samorząd, jak ma odpowiednią ilość pieniążków, to dla swoich służb ratunkowych jest w stanie postawić, powiedzmy, stacje bazowe dla telefonii, czy komórkowej, czy tam radiotelefonii i po prostu realizować tą łączność, oczywiście szyfrowaną, kodowaną, w całkowitym odcięciu od cywilnej infrastruktury łącznościowej. I to jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy, tak? Natomiast ja powiem tak, ja boję się tego, jak to funkcjonuje w największych samorządach w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że no boję się tego na podstawie tych odpowiedzi w stosunkowo prostych sprawach, odpowiedzi na te proste pytania, które im zadaliśmy z Arielem, tak? Panowie, ja jeszcze jedno na to bym powiedział. Dobra. To jest bardzo istotne. No też troszkę nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, czyli do tajności. My musimy sobie zdawać sprawę z tego jako państwo, że dzisiaj wojna też toczy się w sferze informacyjnej. Zarówno pod względem wpływu na ludzi, jak też i pozyskiwania informacji. I teraz my mamy taki przykład miasta Wrocławia, które odpisało, że dla nich, ich zdaniem w ogóle nie mam prawa pytać o to, czy mają ten plan, bo to jest informacja tajna, zastrzeżona. Szpion jesteś. Tak, ale to jest te samo miasto, powiat wrocławski, przepraszam, ma dokument dostępny online, gdzie możesz sobie sprawdzić wszystkie lokalizacje awaryjnych miejsc czerpania wody z liczbą osób, które tam przebywają. Więc jest teraz tak, no, nie mogę się dowiedzieć, czy ktoś mnie uratuje, ale mogę wiedzieć, jak sobie zatruć wodę, przykładowo. Teraz, jeżeli my też powinniśmy do tego podejść w sposób cyfrowy, mamy już tą rewolucję cyfrową, powinniśmy zacząć sprawdzać, co my tak właściwie udostępniamy w sieci, no bo takiemu szaremu Kowalskiemu, myślę, nie jest potrzebna informacja, ile osób pracuje w takim miejscu. Ale powinniśmy znaleźć taki złoty środek pomiędzy tajnością tego, co jest naprawdę tajne, co jest naprawdę ważne, i otwartością dla obywatela. Żeby ten obywatel po pierwsze mógł zweryfikować pracę, a po drugie mógł zobaczyć, ok, w razie takiej konieczności tą i tą ulicą będę ewakuowany. Tą i tą ulicą dowiozą mi wodę. I tłumaczyć. Edukacja, o której tutaj wiele razy wspominamy. Ja dam wam bardzo prosty przykład, który dla mnie jest całkowicie czymś irracjonalnym. Osiedla z wielkiej płyty. Przy tych osiedlach ludzie parkują jak? Gdzie? Gdzie się da. I potem pojawia się problem, że straż pożarna nie może przejechać, bo nie ma drogi życia. I co? I o tym każdy od 30 lat wie. I co? I nic. Straż miejska, jak potrzebuje wyrobić normę, to sobie akurat tylko osiedle pojedzie i normę ma zrobioną. Tylko że no znowu, kwestia informacyjna. Gdybyśmy my, chociażby te 2 lata temu, zaczęli prowadzić faktyczną rywalizację w strefie cyber, czyli zaczęli ludziom mówić, zaczęli ludzi uodparniać na pewne reakcje, na pewne działania, które się pojawią od strony naszego wschodniego sąsiada, one się pojawiają cały czas, to już dzisiaj nasze społeczeństwo byłoby po pierwsze bardziej odporne na manipulacje, po drugie bardziej świadome i po trzecie pamiętajmy o tym, że nawet ten jeden człowiek, jeżeli zrobi coś koło siebie na wypadek W, to on już pomaga państwu. Mielibyśmy coraz większy odsetek ludzi, którzy zrobili cokolwiek, ale my tego nie robimy. My w ogóle nie widzimy rywalizacji, bo to jest już rywalizacja w tej domenie cyber, też pod względem obrony cywilnej. Tego nie widzimy. Mamy co prawda wojsko obrony cybernetycznej, natomiast to taka ciekawostka, słyszałem takie piękne zdanie, źródło jest 100% sprawdzone, padło na BBN-ie, że te wojska są tak jak ten policjant z Killera, że one mogą się tylko bronić, nie mogą oddać, bo my nie mamy ustawodawstwa.
No niestety, panowie, no właśnie porozmawiajmy na koniec jeszcze o przepisach, bo są jakieś pozytywne aspekty w tej całej rozmowie, gdy rozmawiamy, bo jak ktoś nas posłucha, no to rzeczywiście może powiedzieć tylko jedno dramat, no ale pojawiły się w przestrzeni publicznej informacje, że prace nad przepisami dotyczącymi obrony cywilnej mogą w niedalekiej przyszłości ruszyć. Jak wy to oceniacie? Znowu na takie obietnice, które nic nie wniosą, czy jednak możemy spodziewać się jakichś takich naprawdę już porządnych kroków, które przygotują nas, obywateli, do potencjalnego, podkreślam, konfliktu? Ja generalnie powiem tak, boję się w tych nowych przepisach, nie znam tych nowych przepisów, nie wiem, kto nad nimi pracuje, od razu powiem, nie znam ich przypuszczalnej treści, natomiast boję się powielenia tego starego układu po raz kolejny, czyli tego, żeby komendantem, szefem OCK został komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. No bo jeśli tak będzie, to się po prostu nic nie zmieni. Jakiekolwiek dodawanie mu dodatkowych kompetencji, no naprawdę nie zmieni nic, tak? Będzie po prostu pudrowaniem pewnej sytuacji, która jest w tej chwili dramatyczna. Musimy też zdać sobie sprawę, że jeśli wyjaśnienie z mojej strony, kolejny punkt, dlaczego takie rozwiązanie jest złe. Chociażby dlatego, że no, podstawowym zadaniem Państwowej Straży Pożarnej jest coś zupełnie innego niż obrona cywilna kraju, tak? Czyli no niestety ze względu na bezwładność struktury, na takie, a nie inne zarządzanie, i to nieważne, jaka opcja polityczna będzie rządziła, zawsze będzie sytuacja taka, że będzie ta pokusa, żeby na przykład pieniądze przekazane na obronę cywilną wydać na coś innego, prawda? Związanego z głównymi zadaniami Państwowej Straży Pożarnej, no mówiąc brutalnie, na nowe lśniące czerwone samochody i jakieś inne rzeczy związane z ratownictwem tym codziennym i z gaszeniem pożarów. Dlatego osobiście uważam, że w zakresie obrony cywilnej to nowe prawodawstwo powinno kreować i powinno wymusić utworzenie nowej instytucji, która po prostu będzie się zajmowała tylko i wyłącznie obroną cywilną. Oczywiście powinna to być instytucja scentralizowana, z dużym centralnym budżetem, z kadrami przeszkolonymi według jednego wzoru. Oczywiście z reagowaniem na poziomie lokalnym, tak? No bo to ciężko oczekiwać, żeby o podjęciu akcji ratunkowej w Koziej Wólce, za przeproszeniem, decydował minister w Warszawie, nie? No bo to by była jakaś abstrakcja. Natomiast to musi być struktura, która będzie się zajmowała tylko tym, czyli tymi, powiedzmy, fizycznymi kwestiami z zabezpieczeniem ludności, czyli jakimś tam ratownictwem technicznym, odgruzowywaniem, zapewnianiem dostępu do wody, budową różnego rodzaju miejsc schronienia dla tych osób ewakuowanych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Do tego ta instytucja powinna mieć swoje zaplecze szkoleniowo-naukowe. W Szwajcarii jest coś takiego jak BABS, to jest ten Urząd Ochrony Cywilnej, Federalny Urząd Ochrony Cywilnej, który ma swoją własną placówkę naukową, gdzie tworzy się rozwiązania, sprawdza się oblicza, projektuje kwestie związane czy ze schronami, czy z jakąś ewakuacją ludności, z zaopatrzeniem w żywność. Tworzy się przepisy, tak zwane takie standardy BAPS-u, które obowiązują w Szwajcarii, ale z których korzystają też dosyć często inne kraje, jak nie mają wiedzy w jakimś zakresie. W Finlandii jest również podobna instytucja, która pracuje na rzecz obrony cywilnej i jest to po prostu, no, funkcjonuje to od wielu lat. Tam nikt nie zadaje takich dziwnych pytań w Polsce, po co nam schrony, po co nam zapasy i tak dalej. Tam nikt się z tego nie śmieje. Po prostu ludzie mają to, powiem brutalnie, dosyć wbite do głowy od małego, że na te złe czasy trzeba się szykować, tak? Nie, że jakoś to będzie. Okej, jakoś to będzie, jak mam w domu zapasy, jak mam w domu przygotowany plecak, mam to przećwiczone, mam jakieś miejsce ukrycia, to wtedy jakoś to będzie, prawda? Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Przepraszam, Amerykanie w czasie zimnej wojny robili taki eksperyment, gdzie ze względu na zagrożenie bronią jądrową sowiecką, chcieli sprawdzić, ile zajmie ten sam moment, że tak powiem, spakowania nieprzygotowanej rodziny, prawda? Zajmuje to około 3 godzin. To teraz, jak wrócimy do tej sytuacji z Bydgoszczy, nie mówimy tu oczywiście o opuszczeniu, mówimy tu o samym spakowaniu nieprzygotowanej rodziny. Jest to, Amerykanom wyszło statystycznie czas potrzebny, jest to około 3 godzin. Od momentu uzyskania informacji o zagrożeniu do momentu wyjścia z rodziną z walizkami, z torbami z domu. No to teraz sobie weźmy pod uwagę sytuację taką, że spada na terytorium Polski jakaś rakieta. Nie wiadomo, no, kupiona w sklepie z rakietami. Można wszędzie taką kupić, prawda? Było coś tam w niej rozszczepialnego, doszło do wybuchu, idzie chmura, no nie promieniowania, opadu radioaktywnego, tak?
No i ze względu na to, że ten rozprzestrzenianie się tego opadu zależy od prędkości wiatru, to w jednym miejscu on się pojawi po 15 minutach od eksplozji, a w innym miejscu po godzinie, dwóch czy trzech, tak? No to teraz, jeśli my mamy czas reakcji przeciętnej rodziny 3 godziny i to jest dopiero od wyjścia z domu, a jeszcze wypadałoby się przemieścić gdzieś, gdzie będzie bezpiecznie, to prawdę mówiąc to już pokazuje, że jakakolwiek ewakuacja w takiej sytuacji zagrożenia nie ma sensu, bo ewakuację należy wykonywać po prostu odpowiednio wcześniej, tak? Zboczyłem, przepraszam bardzo. Nie, ale wiesz, pytanie jeszcze to od razu nawiązuje do tego, co mówiliście wcześniej, no, żeby wiedzieć jeszcze, gdzie się ewakuować, a skoro te informacje są dla przeciętnego obywatela tajne, no to wchodzimy w takim razie wtedy w dość duży chaos komunikacyjny. Panowie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Mateusz, przepraszam. Jeśli tylko ja tak, oczywiście, jasne, że tak. Powiem tylko coś, co się może Alkowi bardzo nie spodobać. Nie chciałbym, żeby przepisy o obronie cywilnej powstały szybko. W ciągu najbliższych 3-4 miesięcy. Ale nie mamy innego wyjścia. Nie, tylko daj proszę skończyć myśl. Ja myślę, że dobrym wyjściem byłoby stworzenie pewnego prowizorium na chwilę i robienie poważnej analizy. Bo tutaj przespaliśmy wiele lat. Obrona cywilna dotyka każdego aspektu życia. Więc powinniśmy się szybko kontaktować z ważnymi instytucjami w Polsce, organizacjami, ale właśnie czas. I to jest ten problem, że my przez własną, ja tego nie mówię do ciebie polityku, bo ty to masz tam wiadomo mnie gdzie, tylko do ciebie obywatelu, który może to oglądasz, no bo miałeś to prawdopodobnie też tam, gdzie miałeś, że my mamy w sytuacji, gdzie z jednej strony, jeżeli tego nie będzie szybko, to dalej narażamy swoich obywateli, a z drugiej, jeżeli to zrobimy szybko, to zrobimy to nie do końca poprawnie. Ale mija czas, to już chyba nie było lepszego momentu, jak wybuch wojny na Ukrainie, żeby to zrobić. No co musi się jeszcze wydarzyć, żeby pokazać obywatelom, że tak naprawdę za naszym płotem, za granicą, na najbliżej, gdzie się da, wybucha pełnoskalowy konflikt, a my nie wyciągamy z tego tak naprawdę żadnych wniosków. To wygląda tak. Dom sąsiada się pali, połowa jego posesji się spaliła, straż pożarna u niego, czy on, nawet nie straż pożarna, on sam walczy z tym ogniem, a my sobie stoimy spokojnie za płotem i zastanawiamy się z naszym... w okolicy grasuje jeszcze podpalacz, który wszystkim grozi sąsiadom, a my stoimy z żoną i zastanawiamy się, czy my w tym roku jedziemy na Maltę, czy na Teneryfę. Dokładnie. Dlatego właśnie, Alku, mi się wydaje, że najlepszym chyba rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przynajmniej pewnego prowizorium, ale tak do... Ja się z tobą zgadzam. Do czerwca, lipca, sierpnia to można robić szybko. Można zrobić szybko. Tak. Jeżeli się odpowiednie środki ludzi przekaże, tak, kontaktować się z instytucjami, sprawdzić, jaki jest stan tej infrastruktury krytycznej, kto tak naprawdę i na ilu etatach pracuje w tych miejscach pomocy, że tak powiem, odpowiedzialnie za bezpieczeństwo i wtedy coś wprowadzać. No ale no znowu, przespaliśmy, grecka tragedia obecnie, nie ma wyjścia. Panowie, tak naprawdę przespaliśmy nawet nie ostatnie 2 lata, a ostatnie 10 lat, bo za chwilę minie, albo już minęło 10 lat od momentu, kiedy Rosjanie zaczepili Ukrainę, bo to był początek 2014 roku, tak? Także my przespaliśmy 10 lat i powiem wam szczerze, tak jak sobie ostatnio liczyłem, to my od tego 2014 roku powinniśmy wydawać ponad 3% PKB na zbrojenia i powinniśmy odbudowywać obronę cywilną. I gdyby tak było, to byśmy teraz byli w zupełnie innym miejscu, a no niestety jesteśmy w sytuacji takiej, która może się dla nas zakończyć bardzo źle, no ale o tym trzeba mówić. I to nie jest straszenie, tylko to jest mówienie jak jest. Czyli jeśli ja mówię komukolwiek, słuchaj stary, nie właź na ten 30-piętrowy budynek, nie wyłaź za barierkę na dachu i się nie wychylaj, bo spadniesz, się zabijesz, czy to jest straszenie? Nie, no to jest stwierdzenie faktu naukowego. Jak zlecisz z 30 pięter na ziemię, to się zabijesz po prostu, tak? Oczywiście, że tak. Dlatego proszę Państwa, jeżeli interesujecie się tematem obrony cywilnej, tego jak jesteśmy przygotowani do potencjalnego konfliktu, bo podkreślam to jeszcze raz, nie chcemy nikogo straszyć, to ja odsyłam Państwa gorąco na media społecznościowe Ariela i Aleksandra, do których link znajdziecie w tym opisie, w opisie tego materiału, ale zachęcam też do zasubskrybowania kanału War News i do śledzenia naszej codziennej informacji, bo właśnie przekazywane informacje przez Aleksandra i Ariela trafiają także na nasz profil.
dość często. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że to nie ostatnia rozmowa, bo właśnie debaty na taki temat powinny być częścią naszego życia codziennego, naszej komunikacji i mam nadzieję, że być może doczekamy się podobnej debaty z waszym udziałem w mediach Głównego Nurtu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu były Militaria.pl.